Dzień dobry, siemanko, witam ponownie. Jesteśmy już po tym, jak dokoksiliśmy statek. A w zasadzie to zbudowaliśmy nowy statek, nie dokoksiliśmy. Bo nie było sensu, skoro mieliśmy nowe plany. Halo, a dlaczego nie mogę? Dlaczego nie mogę wsiąść? Okej, nie mogę wsiąść na statek. Dobra, to zróbmy to tak. Okej, też nie mogę. Coś jest nie halo. I nie wiem co. I nie wiem, czemu tak się dzieje. Okej. Dobra, może wejdźmy sobie do miasta. Okej, jesteśmy z powrotem. Miejmy nadzieję, że teraz jest wszystko okej. Dobra, jest wszystko okej. Ale w trakcie wyłączenia, w sensie jak ponownie uruchamiałem grę, przypomniałem sobie, że miałem sobie kupić wyposażenie, w sensie amunicję do moździerza. Balisty z torpedami, kulami armatnymi do bombardy, do moździerza. Okej, teraz jeszcze mi się wyłączyły słuchawki. Kurczę. Dobra. Chyba jest wszystko okej. Dobra, jest dźwięk. Musiałem po prostu przełączyć głośniki, bo mi się wyłączyły słuchawki. Więc tak, wracamy sobie na statek. Zaraz, kule armatnie, pociski moździerzowe 100 jest. Naprawa, nie możemy naprawić. Czemu tu pisze, że naprawa? Nieważne. I co, stawiam żagle i płyniemy sobie na ten nieszczęsny tartak, przy którym wczoraj ponieśliśmy taką stromotną porażkę. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie trochę lepiej. Wydaje mi się, że tak, bo tutaj chodzi o ten poziom okrętu raczej. Teraz w tamtym okręcie mieliśmy poziom 4. Tutaj w dolnym lewym rogu macie napisane, jaki poziom okrętu. W tamtym mieliśmy 4, tu już mamy 7. Więc wydaje mi się, że tym razem nie będzie problemów. Przynajmniej nie aż takie problemy jak wczoraj. No ale zobaczymy. Jest ten okręt. Jest drugi. Nie tam. Mam płynąć i teraz tak, jak sobie tu podpłynę, kurde, oczywiście wiatr w dębę, ja pierdolę. Dobra, podpłynę sobie tędy. Spróbujemy ominąć trochę ten wiatr. I ciekawe, czy jak sobie podpłyniemy tędy pod ten tartak, to te okręty nas zaatakują, czy nie? Boże.
Dobra, teraz jest ok. No, no i tak. No kurczę, to są trzy te okręty. Dobra, jakoś damy radę. Zaczynamy. Dobra, te okręty też nas atakują. Statek jest jakiś jeden mocniejszy. Teraz jeszcze tylko okręty. No ładnie to wybrakowało. Okej, to się z nimi pobawimy. Popływać. I z moździerza też do nich będziemy ładować. Dobra.
ginie? Dobra, jeden zginął. Jeszcze tylko tych dwóch. Spróbujmy sobie tak. A, ty jeszcze przeżyłeś, okej. Dobra. Wszyscy zginęli. Trochę doświadczenia spadło. Ale tak, to jest pewnie nie koniec, bo tutaj ich... A tak, oni już dzwonią po pomoc. Dobra, i co? Tutaj sobie podpływamy łupić. Zaraz przepłyną następne okręty pewnie. Dobra, weźmy sobie te deski. Już wybraliśmy wszystkie, które były nam potrzebne. Dobra, coś płynie. No, jakieś małe stateczki, okej, to dobra, to z tym nam raczej szybko pójdzie. Jak będziemy w nie celować? Okej, weźmy wszystko. I co? Drugi etap za nami. O, krępański zdrajca. Dobra, wszyscy padli. Nie no, jak to koci mi ten okręt, to jest dużo łatwiej. Wtedy nawet tego jednego okrętu nie mogliśmy zniszczyć. To teraz... Teraz jakoś idzie. Będzie się... Kurczę, muszę to używać, bo tam to już mi nie wystarcza na ulepszenie całego. Somewhere!
Teraz będzie trwało od nowa. To będzie od nowa cały ten rabunek, plądrowanie. Kurczę, bo zacząłem wpływać z tych działa jak debil. Plądrowanie zakończone. Zamiast się kurde bawić z nimi, pływać dookoła. Jak ten debil. Ale zaraz. Wieże mają zniszczone. Kurczę, ale mógłbym to naprawić ten lot. Dobra, spróbujmy, no trudno. Dobra, zróbmy tak, że wezwijmy jakąś grupę. Kurczę, co, nie mogę plądrować jak trwa odbudowa? Działka są dobre, przed kimś uciekasz. Uciekasz przed kimś i możesz do niego cały czas... Możesz do niego cały czas ładować. Niestety musimy sobie... Okej. I co? Mamy inne zadanie. Dobra, czyli nie musimy plądrować... A, bo zacie... Okej, już kapuję. Tam było, żeby zrobić drugi etap. Drugi etap zrobiliśmy.
I teraz mamy zatopić jakiegoś tam zdrajcę. Okej, okay, ale najpierw musimy sobie ulepszyć. Znaczy, naprawić okręt, bo z takim rozpizdziajstwem to raczej tu nic nie zrobimy. Ale żeby zacumować, to musimy tego idiaka tutaj rozwalić. Naprawimy tutaj. Kurwa, ten wiatr, jakie to jest wkurwiające, to ja nie wierzę, no. Czemu to zawsze wieje w gębę? Pieprze. Nie potrzebuję żadnego czystego żelaza. No patrz, no nie zmieni się ten wiatr, no kurwa, płynę już tyle i cały czas z tej strony. Ja pierdzielę. To jest bezpieczna strefa. Ej, zmienił się kurwa ten jebak. A zejdź na ląd. Ale zejdźmy na ląd tylko po to, żeby naprawić sobie statek i postawmy od razu żagle. Reker. Zatapiacz to jest coś takiego. Niszczyciel. Dobra, i mamy tu zatopić jakiegoś gamonia. To zatopmy sobie tego gamonia. Okay, czyli ja się tam dalej mordowałem, a tu nie o to chodziło, tam wystarczyło tylko zaliczyć. Chociaż w zasadzie zaliczyłem drugi etap i do trzeciego nie doszedłem, bo przed trzecim już mnie zatopili. Więc nic się tak naprawdę nie stało. Ale tak naprawdę musimy tutaj... O kurczę, nie mamy już tego. Dobra, no trudno. Czyli jakiegoś gamonia tam musimy... Musimy znaleźć, dobra, to jest tak, że nie bardzo jakieś niepotrzebne. Gdzieś tutaj sobie żegluję. Na samym końcu praktycznie łapię. Zobaczymy, może jakiś kurde nowy wielki okręt. Oby go było łatwo rozwalić.
Kurwa, znowu ten wiatr. No nie, no ja normalnie nie wierzę w ten, co tu się dzieje z tym wiatrem. Ej. Ej, 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 on ma balistę. Dobra, to chodź tu, chodź tu, zatopmy. Szybki jest. A, jest szybki, bo ja kurwa płynę pod ten jebany wiatr, tak? Dobrze by było, jakbym jeszcze mógł w nich celnąć. Że tu sobie nie możemy zmienić, bo byśmy sobie sprawdzili, jak ta balista działa. Okej, tu jest jakiś gamon jeszcze. Jest to? Nie, tutaj. Jest rympajski zdrajca. Bang! To szybko poszło, ale kurde się udało. Dobra, i nie trzeba było się męczyć z jakimś tam tartakiem, tylko przepłynąć tutaj i ich kurde rozdupczyć. No ale właśnie, to jest to. Płyniesz, rozwalić dwa statki i znowu płyniesz 4000 metrów. I po drodze się nic nie dzieje kompletnie, tylko płyniesz. A jakby była szybka podróż, bierzesz cyk. Wracasz i jesteś, i zadanie masz wykonane. Tak, płynąć i płynąć i płynąć. Matko, rozbierzmy sobie to. I myślę, że już zobaczę się z wami po prostu na miejscu, jak już dopłynę. Żeby nie zajmować wam, żeby was nie zanudzać tą żeglugą. Rama treads closer to the shadow she aims to expel. Okej, dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Jak przewidywałem, po drodze się zupełnie nic nie działo. W
takie kompletne nudy. Wejdźmy sobie na łącz. Zobaczymy, co ona ma nam tam do powiedzenia. Kogo teraz trzeba będzie załatwić? Gotowanie? Nie, raczej nie będziemy tu nic gotować. Ewentualnie tablica zleceń może nas zainteresować. Pierdoni. Heard you were flitting across the waves in the Padiwakan. Apparently even the moonbeams can't catch you. The Padiwakan is the best scavenger ship you'll find. It's got a big belly, but it's easy to maneuver. You won't regret acquiring one. Don't tell anyone. But I fucking hate sailing. Ironic given the time I spent on deck. Yet here I am in the middle of the ocean that men have come to plunder. If I want to fight, it has to be on rolling waves. It made me sick for years. Those idiots thought it was the sight of blood. As if I can't deal with crimson. Those men will say whatever they like to make women look weak and frail. They hate it when we're right. Van Kinkel is no different. He's got less wit than an oyster. Jakieś feministyczne gadki. But at least you can eat an oyster. Anyway, I fucking hate sailing. Okej, nieważne. Kompletnie mnie to nie rusza. The DMC and the Orankaya were so proud to be seen together. Well, thanks to you. Now they're allies with the Abyss. And the bribes you salvaged. Their vision of peace. Sabotage with a royal stamp on it. It will pay for a month of meals. But it also reveals the extent of their corruption. I swear, if this goes on, we might see clogs on the Sultan's feet. The bond between unqualified men is stronger than their sense of duty to a nation. As if women were a bigger threat to them than colonizers. Never. I'll die before I submit to those chortling dugongs. What you did there was fight against oppression and the overfed boys club. A fight you won. Forget whoever else you work for. With me, you'll feel at least one tenth decent. There are more names on the list, Captain. The purge is not finished. O, jest następny poziom chyba. Wskoczy czy nie wskoczy? Wskoczy. Forsage. Yeah. Co tu mamy? Rama postrzega konszachty pomiędzy Orang Kaya i Ligą Kupiecką jako zagrożenie dla suwerenności Rempa. Okej, co tu możemy dostać? Pieczęć przemytnika, to niepotrzebne. Wana Arsenal zwiększa wartość uszkodzenia od broni dodatkowej. 1600 mont. Okej, okay, następny statek mamy. Następny statek, sztafla szkła, to było gdzieś po drodze. Sztaba cynku pewnie będzie ciężko zdobyć, deska jałowca. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie to. You must hear this. The Dutch have outdone themselves today. I, the Commander-in-Chief of His Majesty, in the gracious defense of his native country, Holland, demand, in our master's name, that you accept this letter of apology. Apologies. They aren't sorry for anything. They want me to stand down when I finally have an army again thanks to the resources you brought us.
Before the coup, I could have tolerated an apology like this. Sat at their table, negotiated, laughed at their unfunny jokes. Baikla, they want an answer. I'll give them one. I need you to deliver a punishment that shows the Orang Kaya that what I might lack in years, I make up for in guile. I like sewing. I bet a cotton thread, the prick of a needle, and a couple of usurpers' heads will dispel any doubt about my ability to send a strong message. My people will understand I'm serious, and like you, we'll be loved for our bad deeds as much as our good ones. Inga, dobra, co my tu przyjęliśmy? Don't chase fleeting treasures. A real pirate sets their sights on empires. Przyjęliśmy sobie od niej jakieś zleconko. Poszukaj przywódcy uzurpatorów w Zatoce Nak. Gdzie jest Zatoka Nak? Zatoka Nak jest tu na górze, okej, jest niedaleko. Więc myślę, że jeszcze sobie dzisiaj tam popłyniemy. A, nie musimy przecież biec do okrętu, możemy sobie to zrobić w ten sposób. Może tak naprawmy sobie go. Lubimy używać tych pakietów, bo one się przydadzą w trakcie walki. Chociaż mamy ich dość dużo, ale to lepiej, jak mamy możliwość to naprawić w porcie, to naprawmy. But Rama wants us to fill the trunk with the traitor's heads instead. Okej, czyli jest możliwość, żeby zapłacić okup, ale ona po prostu nie chce tego Moya robić. Moya is said to have a dark past, Captain. I've heard that the shipwright Chidadeski was there once, before it became a playground for spirits. Ona po prostu nie chce płacić okupu i woli... O! Kurczę, ale ty mówiłeś, że kobieta, że tym się da dobrze manewrować. To nie może wykręcić. Wyważmy sobie to, bo może tu być tafla szkła. No akurat oczywiście nie było. Dobra, ale weźmy sobie tak kakao. Pieniążki i tyle. Trudno, no warto było spróbować, jakby się trafiła... Kurczę. Trafiła ta flaszka, było fajnie, bo ono się nam później przydało do tego okrętu. To myśmy sobie przy okazji przynajmniej, chociaż nawet jakby się jedna trafiła, zawsze coś, nie? Zawsze coś. Dobra, płyniemy dalej. Zobaczmy sobie, czy te okręty jakieś tutaj, co w pobliżu pływają, mają. Nie, rozcian to jest owoc. Mamy czyste żelazo. Nieoszlifowane rubiny. Mają. Batik jest. Tam są korsarze. Korsarze chyba to. 1900. Zatoka na, tak? Zatoka na. Okej. Co to ładunek? Coś nowego w ładunku. Aha, to co podbieraliśmy w zasadzie. Batik jest ta balista. Ale mogliśmy sobie założyć tą balistę. Dobra, teraz to już w zasadzie nieważne. Myśmy sobie ją przetestowali, jak to działa. No zaraz, tu masz surową selektrę, ona chyba jest później potrzebna tak do tego okrętu. Nie wiem, czy się spotykają, ale chciałbym ominąć ten kurde wiatr pod gębę. Fora nie. Konfora też nie potrzebuje, ale tu może być szkło. Ta flaszka, ale pewnie jej tam nie ma. Dobra, teraz to już przepłynęliśmy, nie będziemy już zawracać. Nie będziemy zawracać, żeby... Okej, tu gdzieś się spotykają, ale... Kogo mam tu... Są. To są oni? Mam go rozwalić, rozumiem.
No jak nie, no to tu. Nie, spokojnie, już macie dobra. Muszę ich tutaj rozwalić, tak? I co, jeszcze jeden tylko został? Wygląda na to, że tak. Jakiś pizduś mały. Już? Już. Dziękuję. To są wszyscy? Dostać przestrogę. Gdzie my to mamy... Kurczę, zakręcaj, zakręcaj. Gdzie my to mamy dostarczyć? Tutaj. Przygotuj się na akty wrogości. Aha, czyli po prostu ja tam będę płynął i oni mnie będą atakować po drodze. Na to by wyglądało. Czy to jest Liga Kupiecka? Jest. Dajmy ci... Przyrównijmy ci z moździerza i poprawmy bombardą. Daj! Zdychaj, łosiu. Możesz ty graniu. Zbiego? Całego? Nice! To było niezłe. Kurde, ten pływanie pod wiatr, jak mnie to denerwuje. No nie! Przepłyniemy tym przesmyczkiem? Przepłyniemy chyba. Okej, okay, już jest neutralność. Ach, przez to... Tu akurat rozumiem. O, już się zmienił, ale tu akurat rozumiem ten wiatr, bo jest taki mały przesmyk. Więc z nim na pewno piździ dobrze wiatrem. Nie chcemy wchodzić na ląd, ale sobie ukryjmy tutaj. Musimy zejść na ląd, żeby odkryć. Dobra, przez przypadek zszedłem. Nieważne. Grota Rangnok. Czy tobie możemy coś tutaj dodawać, gostku? It's something from our warehouse. Kupmy takie coś, fajnie wygląda. Nic ci nie możemy posprzedawać. A, tu jest sprzedawanie, okej. Dobra, ale nie chcemy ci nic sprzedawać. Okej, wróćmy na statek. Stawmy żagle. I lecimy dalej do tego miejsca. Oczywiście znowu będziemy mieli wiatr w gębę, tak? No bo jak żeby inaczej. Pójdźmy sobie tak bokiem. Może nas to nie załapie. Koniec mapy musimy zaliczyć po prostu. Moja state is said to have a dark past, Captain. I've heard that the shipwright Chadadeski was there once, before he became a playground for spirits. Już wiatr w gębę. No nie wierzę. Dobra, obróćmy się trochę w tą.
O, tu jak ładuję do siebie. Panie królewska. Okej, już się trochę wiatr zmienił. Stawmy się na tę stronę. Jakby mamy tu wody, jak będziemy mogli ją kupić, to sobie gdzieś zakupimy. Jeszcze nie wpłynę w niego, bo nas zaatakuje. Dobra. Ten przycisk. Dobra, tu za tym cypelkiem. Tu za tym cypelkiem jest nasz cel podróży. Wpłyniemy sobie do niego, zobaczymy. Co tam będzie ciekawego. Szelak. No i tu już jest ten szelak, ale to się nie trafia pewnie tak. To się trafia raz na jakiś czas. O kurczę, mam nadzieję, że... Już nie, to nie jest Liga Kupiecka. Mieliśmy... Nie jest holenderska Liga Kupiecka. Czy będziemy mieli z nimi problemy? Nie. Nice and slow, Captain. Once we drop off the heads, the DMC. No i czemu we mnie wpływasz? Let's get ready to feed. Gostku. Nie, jakoś sobie obok nich przepłynęliśmy. Okej, ale tu już są 3, 4, 5 okrętów. 6 okrętów, o kurczę, może być. Może być mały problem, jak nas zaczną atakować. A tu jesteśmy trochę jakby w pułapce, nie ma jak uciec. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się to skończy. Dobra, jesteśmy tutaj. Wykażmy to. Zobaczmy najpierw, co tu można sprzedać. Kupić można. O, jest. To sobie kupmy. Żadną abakę sobie kupmy, bo ona będzie nam potrzebna później. To już się sprzedajmy i kupmy sobie taflę szkła, którą możemy kupić tylko jedną. Okej. Co tu można sprzedać? Można ci sprzedać przyprawę. W zasadzie tyle, tak? No to tyle sprzedajmy i teraz oddajmy zadanie. Aha. The heads are delivered along with Rama's message. Let's get out now. Okej, teraz oni nas zaczną atakować. No way! Like biting into quay and finding chili padi. Both sides try Dobra, to outsmart ucieczka, each other. Ucieczka. But we are the ones with cannons on our ass. Let's get out of here, Captain. No nie, jeszcze pod wiatr. No i zajebiście. Czemu to się akurat zmienia tak, że wieje nam gębę? Dobra, po prostu koni przypłynie i chuj. There is a lot of treasure in the hold, Captain. You have to win this fight before we lose it all. Carze. A, rempa, czyli pomaga. Kurde. Ucieknijmy sobie od nich. Dajmy im położyć. Ktoś tam mnie ratuje. Dajmy im jeszcze raz. Kurcze, i tu jest następny ciul. Kurde, tam jeszcze jeden? Ja pierdzielę. Nie no, przecież rozdupczyć ich wszystkich chyba nie rozdupczę. Ale dobra, spróbujmy. Teraz? Dobra. Jeden do
zniszczony. Dobra, weźmy wszystko. Kurde, to był błąd, żeby zrobić abordaż. Jakby mi tu ktoś pomógł, to bym był bardzo szczęśliwy. Próbować poniszczyć tym? Nie, jednego najwyżej. Gin. Hej, tu możemy... Aha. To bym mógł uciec, ale... Duży nas nie goni, bo wtedy byłby problem, żeby niszczyć i uciec. Okej, mamy następny kręcik, czyli nie rzucać się w oczy na razie. Dobra. Dobra, i co? Myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. I co? I w następnym odcinku zaczniemy sobie... Myślę, że już się dostaniemy do niej. Zobaczymy, czy będziemy mogli przepłynąć, czy... Czy nadal nas będą atakować? Czy my stąd mamy? Nie. W sumie stąd możemy sobie zrobić szybką podróż. Dobra, to zróbmy sobie teraz szybką podróż i skończymy sobie już tam u nas w naszym porcie. Tak, przepłynęliśmy, nie ma problemu. Chociaż tu jakieś... Nie, to nie, to jakieś okręty sobie stoją po prostu. Pirackie. Dobra, jesteśmy. Okej, no to co? No, na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że wam się podobało. I znośnego wieczoru wam życzę. Do zobaczenia.